pieczłowy milczeć umiesz. W stepie cichy, czemuś smutny ty. Takiem zginę dnie, mnie pochowają, ostaneli żyw. Dłoń, miecz, broń rubieży, gdzie wróg niech uderzy, Han niestraszny nam. Szedł tu w wysokości, legł dziś białe kości, serca nasze męstwem natchnij, marsie tyś nasz Pan. Mój Bachmacie, biegać umiesz, koniu wierny, czemuś smutny ty. Stare powiedzenie mówi, lach bez konia jak człowiek bez duszy. I faktycznie konie bliskie są sercu każdego Polaka. Wiele historycznych zwycięstw zawdzięczamy właśnie kawalerii. A husaria przez prawie 3 stulecia była elitą tej formacji. Dziś odradza się ona na naszych oczach. Białe kości, serca nasze, męstwem natchnij, marsie tyś nasz Pan. Husaria była najbardziej charakterystyczną polską formacją wojskową. Ta ciężkozbrojna jazda służyła do przełamywania szyków wroga i spełniała podobną rolę, jaką odgrywały w XX wieku ugrupowania pancerne. Swe sukcesy zawdzięczała odpowiedniemu uzbrojeniu i wyposażeniu, znakomitemu wyszkoleniu jeźdźców i wodzów oraz wyśmienitym koniom. Zasilały nasze stada konie z różnych stron świata i różne cechy w różnym okresie, walory tych koni były przydatne. Ogólnie znanym był koń polski, w całym ówczesnym świecie. Najwięcej tych koni, które były obiektem pożądania dla polskiej szlachty, były to głównie konie ze wschodu. Nie tylko te konie pozyskiwano w wyniku zdarzeń wojennych, ale również handlowych. I ambicją wielkiej gromady zamożnych właścicieli ziemskich, szlachciców, były właśnie konie tureckie, pod tym sprowadzane właśnie z rejonu Turcji, też arabskie, perskie, bachmaty, konie o niesamowitej wytrzymałości, odporności na trudy, doceniane przez Polaków, konie silne, niewielkie, z kosmatymi nogami, w ogóle z dużą ilością, dużo bujnymi grzywami, ogonami. One były świetne, tak jak cała strategia wojsk wschodnich, w dużej masie, przy użyciu raczej broni łuku, lancy, bardziej wtedy w tym czasie rochatyny, więc były konie bardziej przystosowane do zwiadu, do lekkiej jazdy, jak do husarii. Wytrzymałe, takie dość szybkie, suche, natomiast manewrowości brak. Historycy przyjmują, że nazwa przyjęta została do polszczyzny w związku z zaciągiem do wojska koronnego pierwszych husarzy, którzy wywodzili się z terenów Serbii oraz Węgier. Pierwszym znanym dokumentem wymieniającym husarzy jest spisany po łacinie rejestr skarbowy z roku 1500, w którym znaleziono najstarszy zapis o zaciągnięciu husarzy na służbę Jagiellonów. W dokumencie tym kilku husarzy wymienionych jest z imienia i nazwiska. W czasach Rzeczypospolitej obojga narodów stosowano staropolską skróconą nazwę usarz oraz usaria. Częstym błędem, jeśli chodzi o nazewnictwo, jest mylenie tych dwóch różnych formacji wojskowych, wcześniejszej husarii oraz późniejszych huzarów oraz wymienne stosowanie wobec siebie tych dwóch nazw. Swe powstanie husaria zawdzięcza Serbom, którzy po klęsce na Kosowym polu w 1389 roku szukali okazji do rewanżu na Turkach. Po śmierci króla Macieja Korwina, Racowie, służący na Węgrzech lekkozbrojni konni wojownicy, przybyli z Węgier do Polski, by kontynuować walkę z Turkami. W tamtych czasach Serbowie i Węgrzy służący po usarsku
nie używali żadnego uzbrojenia ochronnego prócz drewnianych tarcz tureckich o kształcie ptasiego skrzydła. Ich podstawową bronią było drzewo, czyli kopia, dużo lżejsza od swego rycerskiego pierwowzoru doby średniowiecza oraz szabla typu węgierskiego. Husaria była więc z założenia jazdą lekką. Chorągwie husarskie nazywano więc początkowo chorągwiami radzkimi, które od powszechnych wówczas chorągwi kopijniczych różniły się brakiem uzbrojenia ochronnego jeźdźców i koni. Na obrazie przedstawiającym bitwę pod Orszą widać wyraźnie liczne zastępy husarzy, czyli lekkiej jazdy radzkiej, ale trzon armii, jazdę ciężką, stanowili jeszcze kopijnicy. Dopiero w drugiej połowie XVI wieku husaria stała się stopniowo główną siłą uderzeniową wojsk Rzeczypospolitej. Po wojnie Rzeczypospolitej z Gdańskiem jazda ta za sprawą Stefana Batorego stała się podstawowym rodzajem kawalerii polskiej i litewskiej. Wtedy to właśnie ukształtowała się powszechnie znana w ikonografii forma husarii. Był to jednak proces długotrwały, w którym podlegała ona licznym modyfikacjom. Tej zbroi, jaką mógł używać husarz, niekoniecznie husarska, ale każdy element tej zbroi, czyli rękawice, szyszak, kirys, obojczyk, jest zrobiony na podstawie egzemplarzy, które znajdują się w muzeach. Oglądam, fotografuję, robię szkice i na podstawie tego po prostu wykonuję dany egzemplarz. To jest taka pełna rekonstrukcja. Wiadomo, że wymiary muszę dopasować do siebie, do swojej postury, ale staram się, żeby to było jak najwierniej odtworzone. Jest to wszystko kute albo w zasadzie to klepane. Bo kucie to jest na gorąco, klepane to jest na zimno. Czyli ten proces, który da się zrobić na zimno, robię na zimno, a niektóre takie bardziej skomplikowane rzeczy trzeba robić na gorąco. Tak jak nie ma husarza bez konia, nie ma husarza bez kopii. Kopie dochodziły do długości nawet 6 metrów, drążone w środku, po to, żeby były lekkie. Przeciwwagą był właśnie tylec, który był mocowany w toku. Co ciekawe, husarz nie miał swojej prywatnej kopii, były dostarczane przez dowódcę wyprawy króla czy hetmana. Były wożone za husarią na wozach i na tych wozach wożone też były dodatkowo zamienne groty, bo taką kopię można było, że tak powiem, zrobić po prostu w terenie, uciąć drzewko, dlatego tak nazywali popularnie zamiast kopia drzewko. Po reformach Stefana Batorego husaria zaczęła się przekształcać w jazdę nieco cięższą. Zaczęto używać półpancerzy i masywniejszych szyszaków, w tym także typu kapalinowego. Uzupełnieniem napierśnika i naplecznika były karwasze. Tarczę podłużną zastąpił okrągły turecki kałkan, który w XVII wieku wyszedł z użytku. W połowie XVI wieku dodano husarzowi koncerz o długości do 160 cm, służący do kłucia, ewentualnie rozdzierania kolczuk, a używany w boju po skruszeniu kopii. Do użycia weszły także nadziaki i pistolety. Pod koniec XVII wieku w formacjach husarskich i pancernych pojawiła się zbroja karacenowa. Była ona jednak cięższa i droższa od zbroi płytowej, to też była używana głównie przez dowódców, a i to jako zbroja paradna. Zbroja typu anima, ona do Polski przybyła z Węgier, a z Węgier z Włoch, tam była używana przez oficerów marynarki, żeglugi. Tak naprawdę tą zbroję, gdyby sobie założył kirasjer, powiedzmy, nie wiem, francuski czy niemiecki, ona w niczym się nie różyła, te rękawice. To są typowe rękawice kirasjerów ciężkiej jazdy, też z tego samego okresu. Husarz po prostu dozbrajał się jakby najcięższymi już elementami, żeby to jego ciało było chronione jak najbardziej, tym bardziej, że służył do przełamywania po prostu szyków przeciwnika. Czyli to było walne takie jedno potężne uderzenie. Także musiał być chroniony całe ciało. Nasz wielki mistrz Krzysztof Dorstajski w swoim dziele z 1603 roku pisał: siodło uczynić według urody i grzbietu konia. Daje nam to sugestię, że po prostu siodło powinno być już wtedy dopasowane i zwracali uwagę. Mówili przykładowo, siodło nie powinno dłaczyć łopatek konia, czyli uciskać na przednie tak elementy budowy konia, by nie kazić grzbietu. To siodło przykładowo jest siodłem usarskim. Było wykorzystywane bardzo często oczywiście u nas, między przez husarii, ale nie tylko. I zwracano uwagę, by łęki siodła nie były ani za niskie, ani za wysokie. Za niskie, ponieważ w skoku koń wysadzić może jeźdźca, nie za wysokie, ponieważ może uderzyć go w pierś. Najczęściej stosowano dwa popręgi, gdy zerwie się, zawsze trzyma nam drugi. Podstawę siodła
zawsze stanowiła drewniana terlica, najczęściej wykonana z drewna brzozowego. Od spodu podklejona była korą brzozową, która zawierała w sobie bardzo dużo substancji smolistych, które zapobiegały penetrowaniu potu końskiego, wilgoci w głąb terlicy i po prostu wydłużając jej życie. Bardzo często stosowano również poduszki od spodu, ciodła dowiązane do niego, wypełnione sierścią końską lub sarnią, które jeszcze dodatkowo tworzyły bufor między sztywną konstrukcją siodła a grzbietem konia. Jest to aksamit jedwabny. Bardzo często sprowadzono wtedy aksamity z Włoch. To jest akurat dokładna rekonstrukcja siodła, które pochodzi z Kremla, które w 1600 roku zostało podarowane carowi Godunowi przez polskie poselstwo. I obecnie na Kremlu są trzy siodła husarskie. I to jest właśnie jedna z tych rekonstrukcji, tak jak mówię, bardzo dokładna. Również na Rolce Sztokholskiej możemy zobaczyć właśnie takie siodła. Także ten egzemplarz jest po prostu bardzo zdobny i należy go raczej traktować jako taki wyrób z górnej półki. Musztuki dzieliły się na proste lub o krzywej czance. Trzy różne długości. Początkowo musztuk był bardzo szeroki, duży, by koń po prostu nie przestraszył się go i by łagodnie podobał na pysku konia. Ogłowia. Nasze ogłowia wschodnie charakteryzowały się tym, że często nie posiadały dobrze funkcjonującego nachrapnika, tylko dużą blachę, tutaj z tranzelką. Także było to coś w rodzaju narzędzia do prowadzenia konia, a do tego jeszcze dokładano samą uzdę, tak, ogłowie. Tutaj jeszcze możemy zobaczyć taki dosyć stary patent, który zwie się halsband. W XVII wieku już raczej nie był widywany. To jest końcówka XVI. Początek XVII wieku to czas największych wiktorii husarii. Batalie pod Kirchholmem czy pod Kłuszynem weszły na stałe do annałów sztuki wojennej. W tym czasie zaczęto nazywać husarię najgroźniejszą jazdą świata. Dzięki doskonałym dowódcom i doskonałej taktyce możliwe były wszystkie te miażdżące zwycięstwa. Tak było w bitwie pod Courtia de Argeș 25 listopada 1600 roku, gdzie armia polska pod dowództwem Jana Potockiego, licząca 1450 żołnierzy, w tym 950 husarzy, pobiła 7000 armię wołoską. Pod Kirchholmem 27 września 1605 roku armia Wielkiego Księstwa Litewskiego, 3750 żołnierzy, w tym 1750 husarzy, pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza, pobiła trzykrotnie liczniejszą armię szwedzką, liczącą 12300 żołnierzy, dowodzonych przez króla szwedzkiego Karola IX. Pod Kłuszynem 4 lipca 1610 roku dysproporcja była jeszcze większa, bo 5-1. Przeciwko liczącym niespełna 7000 polskim siłom, dowodzonym przez Stanisława Żółkiewskiego, stanęło wówczas 35000 Rosjan i zaciężnych cudzoziemców. Husarzy było 5500. Właśnie w tej bitwie najbardziej uwidoczniła się ich wartość bojowa. My żyliśmy w tym okresie, gdzie musieliśmy walczyć zarówno ze wschodem, z jazdą tatarską, turecką, która cechowała się przede wszystkim dużą masą, dużą rochliwością w dużej masie, szybkim pokonywaniem terenu, bo była to kawaleria niewymagająca, gdzie konie były tak dostosowane do wymogów pola bitwy, że dosłownie zjadły cokolwiek po drodze i mogły szybko dalej podróżować. Z drugiej strony mieliśmy mniej ruchliwą, ale bardziej zabezpieczoną defensywnie, czyli odzianą w zbroję kawalerię zachodnią, rajtarów, dragonów, kopijników zachodnich, ale oni byli wolni. Kiedyś Francuzi zarzucali, że nasze konie ponoszą w takich rozmowach szlacheckich pomiędzy dygnitarzami Rzeczypospolitej i Francji, a nasi w istocie ponoszą, tylko trzeba zwrócić uwagę na jeden fakt, że zawsze w kierunku przeciwnika. We wszystkich bitwach husarze pokazywali swoją wszechstronność. Doskonale radzili sobie z lekką jazdą typu wschodniego i ciężką zachodnioeuropejską rajtarią. Bez większych problemów poradzili też sobie z piechotą zachodniego typu. Pod Chocimiem 7 września 1621 roku 600 husarzy pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza rozbiło około 10000 jazdy i piechoty tureckiej. Jedną z największych husarskich wiktorii była bitwa pod Wiedniem 12 września 1683 roku, kiedy to król Jan III Sobieski wyruszył na odsiecz obleganej przez Turków stolicy Austrii. Polskie wojska liczyły 27000, w tym około 3600 husarzy.
Natomiast armia wielkiego wezyra Mustafy mogła składać się nawet z 300 tysięcy. Przed bitwą pod dowództwo polskiego króla oddało się około 33 tysiące sprzymierzonych wojsk austriackich i niemieckich. Ich zadaniem było m.in. skupienie na sobie uwagi i angażowanie do walki przeciwnika w czasie, gdy polskie wojska szukały stosownego miejsca do przeprowadzenia szarży. Po wybraniu odpowiedniego terenu Sobieski rozkazał polskiej piechocie i artylerii oczyścić przedpole z porastających je winnic i stacjonujących tam oddziałów męczarskich. Po ponad 11 godzinach przygotowań i walk podjazdowych równina była gotowa do ataku husarów. Szarża polskiej kawalerii, wspieranej przez jazdę austriacką i niemiecką, rozstrzygnęła bitwę w pół godziny. Wojska tureckie poszły w rozsypkę, a to ostatecznie położyło wówczas kres muzułmańskiej inwazji na Europę. Husaria nie byłaby zdolna do odnoszenia wszystkich swoich zwycięstw, gdyby nie dosiadała właściwych koni. Nie były te konie ciężkie. Były hodowane w Polsce, a podstawą tych hodowli były rasy rodzime, polskie, uszlachetniane krwią orientalną lub zachodnią. Problemy z pozyskaniem dobrych koni występowały nagminnie przez cały wiek XVII. Korespondencja z lat 80. tego wieku informuje, że często nawet lada podjezdek osiągał niewspółmierną do wartości cenę. To nie dziwi, skoro wojenne straty w koniach były ogromne. Ruszając na wyprawę, towarzysze zazwyczaj prowadzili z sobą znaczną ilość koni luźnych, czyli zapasowych. Jednak podczas trwania kampanii sytuacja najczęściej ulegała dramatycznemu pogorszeniu, a ciężko było pozyskać na Szwedzie, Tatarze albo Moskalu husarskiego rumaka. Wielu zamożnych naszych udawało się do Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Francji i tam również nabywano konie andaluzyjskie, neapolitańskie, mantuańskie. Były one znacznie silniejsze, mocniejsze od tych koni tureckich. Możemy poczytać w poemacie Wincentego Pola o hetmanie Tarnowskim, gdzie dosiadał on swojego Andaluza, ale tak naprawdę największą jego miłością były te konie, które się rodziły w Rzeczypospolitej i one oczywiście były w pewnym sensie mieszankami. Wprowadzając odpowiednie domieszki ras orientalnych i zachodnich, wyhodowano konie, których w połowie XVI wieku zaczęła dosiadać husaria. Były to konie niewysokie, szybkie i odporne, takie, które mogły po długim przemarszu, niosąc na grzbiecie zbrojnego jeźdźca, ruszyć do boju i w cwale przełamać siły przeciwnika. Na przykład w bitwie pod Kłuszynem husaria po całonocnym marszu szarżowała 10 razy, a potem jeszcze prowadziła pościg za nieprzyjacielem. Konie musiały być też zwrotne, bo w innym wypadku husarze nie byliby w stanie walczyć z Tatarami. Uderzenie, skruszenie kopii na kilku szeregach i nawrót z powrotem. Po kolejną kopię, minięcie się z kolejną falą uderzeniową i to, jak było zsynchronizowane i zgrane, dawało nam takie wyniki jak pod Hirholmem, pod Kłuszynem, gdzie dużo mniejsze siły Rzeczypospolitej, głównie za pomocą husarii i pancernych, potrafiły rozgramiać ogromne wojska moskiewskie, tureckie, tatarskie. Dla nich to było ciężkie do zrozumienia, że mogą te konie być opanowane przy tak dużej prędkości, tak dużej ruchliwości. Kawalerzyści, nacierając na siebie, nie mają czasu na dwa uderzenia. Stąd ta wschodnia cała sztuka walki, wschodnie wojska, nie używały szabel z osłonami, tylko szaszki. One całkiem mają odkrytą rękojeść. Dlaczego? Dlatego, że tam nie ma czasu na sparing. Jeździec atakując, uderza raz i to jest tyle. I teraz mijając się, jeżeli dwóch kawalerzystów się mija, to który wygrywa, jeżeli mają się ponownie spotkać? Ten, który szybciej się obróci i dopadnie kolegę, który jest jeszcze w połowie zakrętu, żeby się obrócić. Nie były to konie tanie, gdyż kosztowały po co najmniej 200 czerwonych złotych, a każdy towarzysz husarski musiał ich mieć kilka. W roku 1685 koszt wystawienia pocztu husarskiego wyceniano na 5100 złotych, a była to suma, za jaką można było kupić wieś. Oddanie lub sprzedaż takiego konia za granicę było zagrożone karą śmierci. Embargo na wywóz koni z Polski zostało wprowadzone za panowania Zygmunta Starego w 1538 roku i zostało podtrzymane za panowania Zygmunta Augusta w 1550. Liczne wpisy o zakazie widnieją w zbiorach prawa polskiego volumina legum. Egzekwowaniem embarga zajmować się mieli starostowie i celnicy. Karą za próby ich przekupienia była konfiskata mienia, a w skrajnych przypadkach śmierć. Jak szkolono wówczas konie, aby stały się najbardziej oddanymi towarzyszami swoich jeźdźców?
trudnili się tym kawalkatorzy, mistrzowie sztuki jeździeckiej, którzy swoją wiedzę publikowali w licznych traktatach. Byli wśród nich także Polacy, a między nimi Krzysztof Dorohostajski, którego traktat Hippika, to jest o koniach księgi, powstał pod silnym wpływem tak zwanej szkoły manażowej, czy haute école. Podstawowy trening konia, który miał być użyty w walce, trwał pół roku. Jednak najbardziej ceniono wierzchowce trenowane kilka lat. Najlepszy wiek dla konia do jazdy uważano okres między 7 a 14 rokiem jego życia. W traktacie autorstwa Krzysztofa Pieniążka trening konia podzielony jest na wyprawę przy ziemi, czyli wyprawę po husarsku oraz wyprawę po włosku. We wszystkich traktatach trening bojowy konia polega na tym, aby przyuczyć go do szybkości, zwinności oraz pokonywania małych i dużych kół. Working equitation, cały test ujeżdżeniowy w tej dyscyplinie, to jest nic innego jak wszystkie drogi i ścieżki husarskiej wyprawy. I tam są właśnie przedstawione po kolei te ćwiczenia, które, jak powiedziałem, są podstawową szkołą jeździecką. To są, żeby dobrze opanować konia po tym całym bardzo bogatym wstępnym etapie zajeżdżania go, przygotowania do pracy z człowiekiem. Koła duże, średnie, małe, ósemki, zmiany nogi. W dawnych czasach mówili na to, że jedziemy na nogę wyskoczną albo na nogę grzebną. Jest wiele pojęć, które są bardzo dzisiaj też trudne do zrozumienia, ale chociażby sam Dorohostajski miał trochę problem, jak niektóre sformułowania z łaciny na język polski przełożyć. I między innymi zagwozdką dla mnie przez długi czas było pojęcie przygotowanie konia w pełnym czasie, w pół czasu i przed czasem. Są to rzeczywiście najbardziej kluczowe sformułowania całej strategii jeździeckiej, jakichkolwiek byśmy koń nie dosiadali. W pełnym czasie to jest poziom, który musimy osiągnąć z koniem, jaki demonstrujemy teraz. Czyli koń czterema nogami stoi spokojnie w ziemi. Teoretycznie na ziemi. Wydaje się to zupełnie proste. Okej, dla konia z takim zimnym temperamentem, który lubi tylko zjeść i postać, to nie jest żaden problem. Ale dla konia, który miał spełniać walory konia bojowego, dynamicznego, pełnego wigoru i chęci do walki, nieruchomość to bardzo duży problem. Później mamy pojęcie pół czasu. To jest tak jakby przygotowanie do tego pełnego czasu. Dzisiaj w jeździectwie to sformułowanie brzmi półparada. Half parada, półparada. I to jest tak jakby sygnał, uwaga, gdyż koń, będąc naszym partnerem, musi po prostu czekać na nasze polecenia. Jeżeli wydajemy mu polecenie zbyt gwałtownie, wtedy nie odczyta go tak jak należy, więc należy go poinformować już będąc w ruchu. Teraz zrobimy zwrot. Teraz przyspieszymy, teraz się zatrzymamy, teraz zwolnimy. Musi być poprzedzone tą uwagą. I największą trudnością było dla mnie, ale cóż to jest przed czasem. Koń wyczuwa jeźdźca, wyczuwa cugla zwrot. Czyli już działając z dużą prędkością, nie ma czasu na wykonywanie takich drobnych elementów, nawet tego sygnału uwaga. Czyli poziom kooperacji człowieka z koniem jest już na takim poziomie, że człowiek nie skończy myśleć, co chce wykonać, a ten koń już to robi. I to jest właśnie kwintesencja jeździectwa. Nie można tego zrobić z dnia na dzień. Sama wiedza w tym temacie to jest zbyt mało. Potrzebny jest czas. Potrzebny jest czas dla człowieka, dla konia. Te wszystkie trudne manewry po prostu muszą zostać zapisane niejako w pamięci mięśniowej konia, ale również jeźdźca. Wężyki, repelony, tak zwane z włoska, czyli u nas inaczej bieganie do miejsca. Kolejnym bardzo trudnym elementem były tak zwane redopie, czyli czynienie w miejscu, czyli obracanie się na prawo, na lewo, tak jak pole walki, jak sytuacja na polu walki nam się przedstawiała. I zdolność tego szybkiego manewru była kluczem do sukcesu.
Poprowadzenie szarży określały pewne zasady. Należało atakować tak, aby zminimalizować skutki nieprzyjacielskiego ostrzału, a następnie uderzyć na nieprzyjaciela w zwartym szyku. Oddział husarii rozpoczynał walkę w szyku luźnym, który zacieśniał się w miarę przybliżania się do wrogiego oddziału. By nie zmęczyć koni, husaria jadąc z tempa zbliżała się na odległość kilkuset metrów. Stąd ruszano kłusem, by po 200-300 metrach przejść w galop. Po następnych 100 metrach rozpędzone konie przechodziły w cwał, a jeźdźcy zbliżali się do siebie i atakowali w zwartym szyku, czyli w kolano. Uderzenie, czyli szarża. Kopie, wiadomo, się kruszą, ale nie będziemy się wbijać w tłum przeciwników, których końca nie widać, bo wtedy jest to pewna śmierć prędzej czy później. Okej, przebijemy się do 10, na 20 może rzędu siłą uderzenia, a później nas ta masa zasie i będzie po nas. Żeby nie stracić tak świetnej kawalerii, przede wszystkim trzeba było mieć technikę. A technika to manewrowanie. Kolejne lata świetności husarii nastąpiły w okresie wojen z Turcją. Szczególnym jej admiratorem był Jan III Sobieski, choć był świadom znaczenia innych formacji. Jednak już w okresie zmagań z Karolem XII husaria, podobnie jak inne formacje narodowego autoramentu, przeżyła prawdziwą zapaść. Wobec rozwoju militarnych technologii stało się jasne, że polska jazda jest bez szans w starciu z wyposażoną w skałkowe karabiny piechotą i wzorowaną na polskich doświadczeniach szwedzką rajtami. Schyłkowy etap istnienia husarii niewiele miał wspólnego z dniami minionej chwały. Upadek morale i dyscypliny zdegradował niegdysiejszą chlubę polskiej armii do roli żołnierzy parady, używanych nie do walki, ale do asysty przy różnorakich uroczystościach. Husaria zyskała wówczas ponure miano wojska pogrzebowego. W 1776 roku z chorągwi pancernych i husarskich utworzono Brygady Kawalerii Narodowej. Husaria przestała w Polsce istnieć. Pozostały sposoby ujeżdżania koni, pozostały wskazówki do ich hodowli. Ostatecznie konie miały służyć w polskiej kawalerii przez kolejne stulecia. Przetrwał też duch husarii i dziś skrzydlacy jeźdźcy mogą z dumą prezentować kunszt swoich antenatów. Lecz nie koniusz bywał, kiedym siadał, ale sam hetman do konia układał. A w kole bywał pan porucznik Gruszka, a bronią czynić uczył pan Maruszka. Więc sprawą naoczną i sprawą zasiedną, na nogę wyskoczną i na nogę grzebną, na kord, na drzewiec, po kotle i po trąbie, na prawiec i na lewiec, wieskuje to drąbie. 3 lata hetman w kole mnie nie woli i z towarzystwem wyjechać nie dozwoli. Pomawiał młody, ma się uczyć w ciszy, jakoż też wie.